Dla tych, co mają wątpliwość, po cośmy w ogóle orali z tymi sekcjami od agregatu. O, no to dlatego, żeby nie było czegoś takiego. A tu jest coś takiego z tego względu, że tu jest odorywane, no po prostu bruzda w środku, tak? I tutaj nie złapał, te wały nie złapały i już są bryły. A było orane dosłownie 2 dni temu. A tutaj widzicie, to jest nieprzejechane, to jest świeżo po orce i wały. A tutaj przejechane agregatem. Widzicie, jest ładna struktura, grudki są, ale delikatnie, o. I one się rozkruszą. Teraz agregatem się jeszcze raz przejedzie i jest elegancko. A tak to widzicie, jakie pecyny. W tamtym roku oraliśmy bez wałów. No i wyciągnęliśmy wnioski, dlatego w tym roku no spalanie wyszło większe, no bo to tak średnio 2 litry na hektarze więcej. Ale opłaca się, bo raz wilgoć jest zatrzymana w glebie, a dwa no lepsze schody będą, tak? No jak ma coś w takim czymś ma ziarko rosnąć, no to jest potem problem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 20 września i uprawiamy podsiew. Jutro w planach się przeżyta. Zobaczymy, jak wszystko się uda, no to powinniśmy zasiać. Jesteśmy na największej działce w gospodarstwie. 3,20 w kawałku. To najlepsza działka, nie można to gadać, tak? W miarę dobra klasa ziemi. Długi kawałek. No i dużo areałowo, tak? Zacząłem robić, było pół do czwartej. Zobaczymy, ile mi się to zejdzie. Stawiam takie 2 godziny, myślę. Jeździmy trzecim biegiem szosowym, to daje około 10,5 do 11 na godzinę. Uprawiamy nie dość głęboko, tam w miarę płytko, tak około 8 cm. Tata było od rana tutaj ruskiem. Zagarniał brusty wstępnie, poprzeczniaki powyrabiał, przy miedzach pojeździł. Ważne, żeby to było trochę równiej. Już, a teraz z agregatem aby wykończymy. I będzie elegancja fransią, myślę. O, tutaj brusta, no to trzeba będzie ze 2 razy przejechać. Najmniejsza została. Agregat 2,8 metra. Wał podwójny, strunowy. No i jakoś to idzie. Jak widzicie, dość duży poprzeczniak, tak żeby można było sobie zawijać bez zatrzymywania się. Poprzeczniak zawsze można potem zrobić większy. A po co się zatrzymywać, można cały czas jeździć. Wilgoci w glebie, no coś tam trochę jest. Za dużo nie ma, no ogólnie mogłoby znowu coś upadać. No ale i tak lepsze warunki jak w tamtym roku, bo w tamtym roku to było masakra. Nie dosyć, że właśnie nie oraliśmy z wałami, to się pozasklepiało, straszne bryły były, nie szło tego uprawić. Tak naprawdę pole po uprawie gorzej wyglądało, a teraz przed. Jednak te wały po zapłuciach no robią robotę. Spalanie trochę większe, ale naprawdę warto. Na tym hektarze 15 zł więcej dołożyć przy orce, to opłaca się naprawdę. Dużo lepiej pole wygląda.
tak to się prezentuje. Robotka idzie. Najważniejsze. Troszkę, o, może opuszczę jednak. Trochę bardziej tu, o, żeby wypośrodkować to i tutaj ostro, tylko nie wiem w tą stronę, w tą stronę. O, teraz powinno być git. Tutaj pod górę ognia. Tak to robi. I właśnie ostatni przejazd zrobię. Został mi, aby się przespię z jednej strony. Będzie wsio. Także zacząłem pół do czwartej, jest 10 do piątej, to jest godzina 43 hektary 20 ar. Z tym jeszcze można policzyć, że dwa razy objechałem wokoło brus. Także no, tak jakbym zrobił, to 3,5 hektara. Że wynik spoko mi się wydaje. Coś wam jeszcze może nagram na mniejszej działce, pół hektara. Też tam przeżyto jeszcze będzie. Jeszcze mam plan jechać dzisiaj tam uprawić. I na dzisiaj będzie koniec, a jutro nieszczęsny siew tym poznaniakiem. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ale może to, że nie w tym filmie, tylko oddzielnie. Po lewej stronie jęczmień zasiany. Nic nie nagrywałem z uprawy ani z siewu. Bo to wiadomo, pierwszy siew, trzeba siewnik dobrze ustawić. Drugi, po raz pierwszy siejemy jęczmień na gospodarstwie, więc to też. Więc nic nie nagrywałem. Pół hektara na próbę jęczmień tełto. Jedziemy na kolejną działkę. 20 obalone, jeszcze pół hektara zostało, no to nawet nie całe pół hektara tam jest. Patrzę, że tam będzie uprawione. Tutaj uchwał kierunek i jedziemy. Tak się składa, że wczoraj było orane, tutaj dzisiaj już uprawa. Nie ma pięknej gry, drodzy państwo. Jest ostro. Działamy. Tutaj jest chyba największa glina w gospodarstwie. Wczoraj ja Władkiem orałem. A dlaczego Władkiem orałem? Też możesz mnie kogoś ciekawić. Orałem Władkiem z tego względu, że dwójka pług dużo lepiej wchodzi na glinie. To myślę, że każdy to powie, że dwójką pługiem łatwiej jest orać na glinie jak trójką. No trójka jest, ma tą tendencję, że dużo wychodzi po prostu, tak? Wybija ją i nie idzie ustawienie. Znaczy no, jak dociąży się, no to można sobie tam próbować, ale no jednak wolę robić, orać z dwójką pługiem na twardych glebach. A no i wracając
godziny. To wczoraj ja tam orałem, to normalnie jedynka, gaz do podłogi i niekiedy aż w miejscu stawał ciąg. Tak go tam trzymało. No mówię, no najmocniejsza gmina raczej w gospodarstwie, nie ma co gadać. Uprawiamy tylko dotąd, tam dalej będzie zasiane żyto. Po prostu tam jest już piąta klasa. Słabe zasobności też, więc nie ma sensu tam siać. Żyta po prostu to nie będzie, ale lepiej zasiać żyta. Więcej go zebrać, więcej się go zbierze, jak to jest pewne. Jak się doprowadzi kiedyś w przyszłości tą działkę pod miarę, jakąś kulturę, no to na pewno się może spróbuje z tym żytem po całości, tam jest mi siłowy, ale na razie nie, no przy aktualnych warunkach, jakie tam panują w tej glebie, no to nie. Czemu ci? Rozsypłany, jedziemy dalej, tak sobie tutaj nie skończył, gdyby nie tam ustrojstwo, jakiś sznurek ktoś rzucił bardzo mądrze, to nie taki normalny od prasy, tylko parciany. Ciekawe mają pomysły ludzie, naprawdę. Ta ludzka nie przestanie zaskakiwać. Szkoda, że tej gminy jest tylko dosłownie 20, bo to nawet nie 20 arów, bo to jedna z lepszych klas ziemi tutaj, kawałeczek jak mi mamy, trzecia klasa, normalnie gdyby tym. Mówię, że szkoda, że tak mało, bo tu zaraz piąta klasa. Zobaczcie, jakie to jest zróżnicowanie u nas względem klas ziemi. Tutaj piątka, tam trójka, a pod wartem szóstka. Niestety, no, Mazowce. Dobra, ja myślę, że w tym vlogu to by było na tyle. Jak się podobało, to zostawcie kciuki w górę. Jakąś subskrypcję, komentarzy. I do następnego. Na razie.